Takim generalnym kluczem, który uniwersalnie mogę powiedzieć. Pan Bóg nie posługuje się osobami zmarłymi. Ewangelia mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, Bóg jest Bogiem żyjących. W związku z tym, gdy przekonuje nas biblijna informacja, że ludzie żyjący, gdy dobiegają końca swojej fizycznej egzystencji, zasypiają i nie mają już żadnego udziału w niczym, co się dzieje pod słońcem, to sen, w którym przychodzi zmarła osoba, matka, syn, ktokolwiek, nie pochodzi od Boga. Bóg nie posługuje się osobą. To jest jeden z takich kluczy, który na bazie Pisma Świętego możemy powiedzieć jako uniwersalny. Jako uniwersalny. Ja wiem, że to jest przykre, ale proszę Państwa, przestępcy nie mają skrupułów posługiwać się oszustwami nawet najbardziej uczuciowymi. I dlatego szatan, wykorzystując w tym przypadku podobizny osób kochanych, najbliższych, matki, syna, córki, dziadka, pobudza najdelikatniejsze struny uczuć. I dlatego ludzie w tym momencie mówią, no zaraz, to nie może być, no mój ojciec, jeżeli przychodzi, a tym bardziej, jeżeli jeszcze jego informacja przekazana sprawdza się, no to w tym momencie jest pewna dodatkowa trudność. W takim sensie pomaga, tak, w takim sensie pomaga. Więc. Ale co z tym ludzie robią, jeżeli śnią im się z najbliżsi zmarli, przynajmniej katolicy, zwykle modlą się albo dają nam mszę, tak, chcąc pomóc temu duchowi, żeby odnalazł spokój. Dokładnie. I teraz, proszę Państwa, dodatkowo, jeśli chodzi o skuteczność takich modlitw, polega na tym, że przychodzi w snach zmarły ojciec, pojawia się i wiecie, no i wtedy różne reakcje wywołuje w sercach tych, którym się śni, ale zauważyłem z opowiadań, że kiedy rodzina da na mszę, to ojciec przestaje przychodzić. Czyli wniosek z tego, że cierpiał w czyśćcu i przychodził jak gdyby dać znać, że cierpi i gdy został wykupiony, to już nie przychodzi, bo już jest szczęśliwy. A dlaczego przychodzi do jednych, nie przychodzi do drugich? To jest raz, ale proszę Państwa, dlaczego przychodzi i nie mówi, że mu jest źle i cierpi w czyśćcu i nie powie otwarcie, zapłać na mszę? Proszę? No, a dlaczego nie jest mu dane? Jeżeli mu jest dane przyjść, to dlaczego nie jest mu dane powiedzieć? Proszę Państwa, no to jest, mnie to tłumaczenie nie przekonuje, ale wciąż... Przepraszam tylko, mnie się śnili zmarli teraz w miesiącu listopadzie same zmarłe osoby i to wszystkie znajome i koleżanki ze szkoły, które mi się nigdy w życiu nie śniły. To co to jest? To są znaki od szatana? Ja uważam, że to jest znak od Boga, czy ja wiem? No ale znak od Boga... Czy ja potrzebuję im pomóc? No. Proszę Państwa, no więc właśnie, widzicie, tego typu sny... Tego typu sny mają na celu utwierdzić każdego z Was w tym, że dusze po śmierci mają świadomość, żyją i potrzebują Waszej pomocy. Dlatego, że w tej księdze Bóg objawił, że zmarli śpią i nie mają żadnego udziału w niczym, co się dzieje pod słońcem. Logiczne, dlaczego szatan? Dlatego, proszę Państwa, żeby Was utwierdzić w kłamstwie, że jest prawdą. Dlatego, żeby utrzymać ludzi, proszę Państwa, zapraszam serdecznie Was na to pożegnalne kazanie, które zatytułowałem Drugie zwiedzenie. No, ja będę mówił drugie zwiedzenie, ale też wspomnę o pierwszym zwiedzeniu.
bo trudno mówić o drugim zwiedzeniu z pominięciem pierwszego zwiedzenia. W związku z tym zapraszam serdecznie, jeśli tylko zechcecie. Ale powtarzam, widzicie, jak trudno. My wyrośli w pewnej tradycji, w pewnych zwyczajach, praktykujący przez wiele lat pewne praktyki. Gdy dowiadujemy się teraz czegoś, co się zderza, no, albo mija, no teraz jest dylemat, czy odrzucić objawienie Boże i powiedzieć, nieprawda, ja mam tyle dowodów, że umarli przychodzą i objawiają się, że to, co tu jest napisane, to jest bzdura. Albo mam teraz dylemat powiedzieć, ha, skoro to jest prawdą, to te wszystkie objawienia tak emocjonalne, tak bliskie, mają na celu utrzymać mnie w świadomości zwiedzenia. Proszę Państwa, ja wiem, że to się w głowie nie mieści, żeby szatan do tego się posuwał, ale się posuwa. Ja powiem Wam jeszcze więcej. Niektórzy ludzie mówią i mając pretensje do Pana Boga w tym znaczeniu, to dlaczego Pan Bóg pozwala mu na to? Dlaczego Pan Bóg nie powie stop? Dlaczego Pan Bóg pozwala szatanowi, żeby działał na moje serce, na moje myśli, na moje sny? Otóż, proszę Państwa, w ten sposób doświadcza mnie. To, co tutaj czytałem dzisiaj w Księgach Mojżeszowych. Gdyby jakiś prorok mówił, wierzcie komuś innemu, to nie przyjmujcie go, bo to jest pewne doświadczenie. Czy ty kochasz Boga z całego serca? Czy ty wierzysz Bożemu objawieniu na 100%? Ale większość ludzi, większość z nas, jeżeli przyśnią im się osoby bliskie, czuje się potem dobrze, a nie źle. I wręcz jest zmotywowany do tego, żeby się modlić. No proszę Państwa, szatan działa może i w ten sposób. Proszę Państwa, kiedyś przed laty był prowadziłem podobne wykłady i byli na tych wykładach pewni grupa młodych ludzi i dyskutowaliśmy sobie później po spotkaniach, tak jak z Państwem, i ci młodzi ludzie wychodzili z takiego założenia i długo trzeba było pewne rzeczy dyskutować, przedyskutować, przeanalizować, żeby wykazać pewną lukę, pewien błąd. I niektórzy myślą tak, Bóg jest dobry, robi dobrze i nie może robić źle. I to jest prawda. Szatan jest zły, robi źle i nie może robić dobrze. A więc wszędzie, gdzie dzieje się dobro, jest Bóg, wszędzie, gdzie dzieje się zło, jest szatan. Tam, gdzie dzieje się dobro, nie może być szatana. Tam, gdzie dzieje się zło, nie może być Boga. I to jest błąd. I to jest błąd. Może być tam, gdzie szatan działa, może być dobrze też. Właśnie, szatan pomaga. Szatan nieraz pomaga ludziom po to, żeby ich utwierdzić, że to działa Bóg. I wiecie, jaki problem? Gdy będziecie czytać Biblię, w pewnym momencie znajdziecie w kontekście takie słowo Pana Jezusa. Chwały od ludzi nie przyjmuje. Jak to chwały od ludzi nie przyjmuje? Dlaczego? Bo proszę Państwa, wiecie, na czym polega problem? Szatan pomaga człowiekowi, człowiek myśli, że mu pomaga Bóg i dziękuje Panu Bogu, że mu pomógł, a Pan Bóg mówi, ja tej chwały nie przyjmuję, bo to nie ja ci pomogłem. Dlaczego mnie dziękujesz, skoro nie ja ci pomogłem? No więc, i tu jest to arcymistrzowskie zwiedzenie, przed którym ostrzega Bóg. Żeby pomaga, to znaczy, że nie jest taki do końca zły. Proszę Państwa, powiem Wam prosty przykład. Proszę Państwa, powiem Wam, miła Pani, najwięksi oprawcy obozów koncentracyjnych to byli kochający mężowie i kochający ojcowie, którzy... Swoje dzieci, nawet sąsiadów, swojej rasy. I oni byli dobrzy. Ale szli do pracy i mordowali tysiące ludzi. Albo
lekarze co aborcje robią. Więc to jest, więc proszę Państwa. Swoje dzieci, żonę i ręce pokrwawione. Więc dlatego widzicie Państwo, że szatan, na tym polega problem, że szatan robi dobrze, żeby ukryć swój prawdziwy charakter. Wiedzieć, że dobro, my zawsze myślimy, że dobro podchodzi od Boga. Od Boga, tak. Zło podchodzi od szatana. No to widzi Pani, no, to jest widzicie Państwo, że ten schemat myślenia jest dość powszechny. Tak. Na koniec jeszcze, już poza programem, chociaż miałem zamiar o tym jeszcze w programie powiedzieć, ale dziękuję Wam, że przedłużyliście. Powiem Państwu, kiedy ja miałem pewne rozterki, wiecie, co wywarło pewien wpływ na moje decyzje, na moje działanie? Przypuszczam, nie pytam, przypuszczam, że chyba nikt na tej sali, nie ma nikogo, kto nie czytałby epopei narodowej Henryka Sienkiewicza Potop. Znana nam jest. Ja czytałem dwa razy. To była jedyna książka, którą dwa razy przeczytałem. Proszę Państwa, i wiecie, mnie ujął, nie mówiąc o Biblii, tak, nie, Biblia to nie jest książka, prawda? No. Tak, tak. I proszę Państwa, mnie ujął bohater tej powieści, nieważne, czy to postać historyczna, czy tylko bohater literacki, nieważne, nie wnikam w szczegóły, pan Andrzej Kmicic Welbabinicz. Proszę Państwa, to był człowiek szlachetny, który postanowił służyć królowi. Przenieśmy ten obraz na pewne rzeczy wyższe, ale co chcę powiedzieć? Służyć chciał królowi. Polska była wtedy w krytycznej sytuacji, pucz, rewolta, król musiał uciekać. Zdumiewająca rzecz. Król musiał uciekać, ale on postanowił służyć królowi. Radziwiłł twierdził, że służy królowi, i przekonywał swoich poddanych, że służąc pod jego sztandarem, służą królowi. I pan Andrzej Kmicic był przekonany, że służy królowi. Ale prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa i pod wpływem przeżyć Kmicic przekonał się, że został oszukany. On złożył przysięgę wierności Radziwiłłowi. Proszę Państwa, złożenie przysięgi dla rycerzy to był honor. W tamtych czasach. Dzisiaj honor to, prawda, właśnie. Ale mówimy o tamtych czasach, między innymi. I on złożył przysięgę na wierność królowi pod sztandarem Radziwiła. I teraz miał dylemat, gdy dowiedział się, że Radziwiłł jest zdrajcą. On złożył przysięgę. W związku z tym, co ma zrobić ze swoją przysięgą? Proszę Państwa, miał trzy możliwości. Miał trzy możliwości. Wiecie jakie? Pozostać pod sztandarem Radziwiłła, wiedząc już, kto jest, kto i co i komu służy. Miał możliwość drugą uciec, zaszyć się w Puszczę Białostocką i tam gdzieś rąbać drzewa i pszczoły, prawda, hodować. Czyli odsunąć się zupełnie od życia, proszę Państwa. I miał trzecią możliwość, którą wybrał. Narażając się na niebezpieczeństwo, bo Radziwiłł ścigał go jako zdrajcę, a wierni królowi znali Kmicica jako rycerza służącego pod sztandarem Radziwiłła. Bali się o szpiegostwo. I proszę Państwa, on nie bał się tych trudów, nie wahał się złamać danej przysięgi, aby rehabilitować swój honor i pragnienie pozostać wiernym prawdzie. Proszę Państwa, jeśli tą historię wykorzystamy jako pewną miniaturkę, gdzie król będzie uosobieniem Boga i ja chcę służyć Bogu pod sztandarem i dowiaduję się, że ten sztandar, pod którym ja byłem przekonany, że służę Bogu, jest sztandarem zdrady, mam dylemat. I ja ten dylemat przeżyłem. Bo proszę Państwa, to, że ktoś mówi, że służy Bogu, to czytaliśmy te słowa, że Pan Jezus
powiedział, że wielu ludzi przyjdzie do Niego, domagając się zbawienia na podstawie tego, że w Jego imieniu działali, w Jego imieniu różne rzeczy czynili, a wtedy usłyszą: idźcie precz ode mnie. Tam jest powiedziane: wy, którzy czynicie bezprawie, czyli którzy łamiecie prawo. Proszę Państwa, złamanie prawa może być na dwa sposoby: świadome i nieświadome. Ale proszę Państwa, nieświadome złamanie prawa, jak mówiliśmy, nie czyni człowieka w pełni odpowiedzialnym do momentu, gdy o tym jest przekonany albo przez sumienie, albo przez informacje z zewnątrz. A wiecie, co ja z obserwacji wiem i mówię? Proszę Państwa, nie potrzeba by było Pisma Świętego. Wystarczyłoby, gdyby wszyscy ludzie żyli zgodnie z sumieniem. Bo sumienie spełnia dwie funkcje. Znów. Pierwszą funkcję to spełnia ostrzegawczą, bo gdy chcesz zrobić coś złego, czyli gdy przychodzi pokusa, sumienie rusza cię i mówi: nie rób tego. Nie rób tego. Ale człowiek łamie sumienie. Gdyby ludzie zachowali się według sumienia, to ja powiem, nie używając może wskaźnika liczbowego, wiele przestępstw nie byłoby, nie byłoby przestępców. Bo ja wiem o tym, że każdy przestępca przed popełnieniem przestępstwa miał dylemat sumienia, który musiał złamać. A po popełnieniu przestępstwa teraz druga funkcja sumienia, tak zwane wyrzuty sumienia. Dlaczego to zrobiłeś? I jest to teraz ostrzeżenie: nie rób tego po raz drugi, ale przestępca łamie po raz drugi i po raz kolejny, a potem już robi to normalnie. Wiecie, to są te problemy z sumieniem. Także pod tym względem ja wierzę, to co czytałem, że Bóg oddziaływuje na wszystkich, wszystkich, wszystkich ludzi. Ale jednym daje możliwość większego poznania, inni pozostają w mniejszym poznaniu, ale każdy będzie odpowiadał na poziomie swojego poznania, na poziomie nawet sumienia. I to mnie uspokaja, że Bóg jest w pełni sprawiedliwym i dobrotliwym. To już jest kwestia Boga. Ja nie wchodzę w kwestię Boga, który zna myśli, zna problem człowieka, nawet jeśli jest choroba, zna problem choroby i każdy problem rozwiąże w sposób doskonały. My mamy trudności z rozwiązywaniem problemów, ale Bóg tych trudności nie ma. Bóg jest wszechmogący. Sprawiedliwy i wszechmogący. Dlatego, szanowni Państwo, widzicie, mamy to zderzenie. Albo uwierzymy objawieniu, że umarli śpią i o niczym nie wiedzą i nie mają żadnego udziału w niczym, co dzieje się pod słońcem. Ani w postaci objawień sennych, ani w postaci objawień fizycznych, ani w postaci jakichkolwiek innych oddziaływań. Nie mają żadnego udziału. Tak głosi objawienie Boże. I teraz dylemat, jak do tego się ustosunkować. Proszę. Jeśli będzie sen od Pana Boga, to nie będzie poprzez jakichś zmarłych w takim razie. Tak, na pewno nie będzie to przez zmarłych. To jest jedna podstawowa zasada, jedna podstawowa zasada. Proszę Państwa. Ja obiecałem Wam i też nie wywiązałem się z tego. Widzicie, materiału jest tak wiele, że te 7 spotkań jest niewystarczające. Ale jeśli macie jeszcze kilka minut? Ja mam jedno pytanie. Proszę. Jak się Pan ustosunkowuje do tych wszystkich naszych świętych, których my mamy, prawda? My wierzymy w to, że oni są w niebie, że nami się opiekują. A oni tak samo są zmarli, jak każdy. My, prawda, którzy zasypiamy. Tak. Proszę Państwa, pytanie, jak ustosunkuje się do świętych, do których wierzący modlą się i doświadczają, prawda, wsparcia, wysłuchanych modlitw i tak dalej. Więc. Nie też. Święty
Antoni, tak. W znalezieniu rzeczy zagubionych. Mój patron, moja patronka. Tak, tak. Proszę Państwa, ja wczoraj czytałem pewien fragment w odpowiedzi na pytanie, gdzie ludzie składali ofiary Królowej Niebios, i cieszyli się pomyślnością, a gdy przestali składać ofiary i kadzidła Królowej Niebios, wtedy skończyło się dla nich pomyślność. No i jaki stąd wniosek? Należy dalej składać ofiary Królowej Niebios. Ale kto to jest Królowa Niebios? No więc... A proszę Państwa, więc znów, jeżeli opieramy się na objawieniu biblijnym, to Królowa Niebios to była Afrodyta, czy Diana Efeska, którą wyznawali nie Izraelici, tylko poganie. Przepraszam za mocne słowa w tej chwili znów. I teraz, gdy mówimy, dlaczego w Piśmie Świętym od samego początku Bóg mówi o tym, że tylko On jest Bogiem i nie ma innego. I znajdziemy tu setki konfrontacji, kiedy Bóg mówi, ja jestem tylko Bogiem i nie ma innego, a ludzie stawiali sobie mnóstwo innych różnych bóstw. I bardziej skłaniali się ku tym bóstwom, niżeli ku temu Bogu. Proszę Państwa, przepraszam, że o tym ale powiem. Matka Boska urodziła Pana Jezusa, tak. I też ma jakiś udział w tym bóstwie, bo gdyby go nie urodziła, nie mielibyśmy Zbawiciela. No więc dlaczego z pełnym szacunkiem, tak, z pełnym, tak, tak, Pani nie było. Aha. A to przepraszam, Pani, ale tak, chciałam wiedzieć, rozumiem. No ale ja chodzę codziennie. Tak, tak, rozumiem. Ja uzupełnię, ale to już ze względu na szacunek do czasu w osobistej rozmowie. Szanowni Państwo, może jeszcze dla uzupełnienia, powiedziałem wczoraj, że przeczytam Wam pewien seans spirytystyczny opisany w Biblii i chciałbym go przeczytać. Pytał Saul Pana, Boga, ale Pan Bóg nie dawał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Bo Saul wzgardził Bogiem, Bóg odsunął się od niego, powiedział nie. Wtedy rzekł Saul do swoich sług, poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy, jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Taka miejscowość, prawda? Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami, a gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli, powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego, wiesz przecież, co czynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana Boga, dziwna rzecz, jako żyje Pan, czyli to jak dzisiaj mówimy, jak Boga kocham, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła więc kobieta, kogo mam ci wywołać? I rzekł, Samuela mi wywołaj. Proszę Państwa, ta wróżka nie rozpoznała Saula. Zdumiewająca rzecz, nie rozpoznała Saula. Ja chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny opis tutaj, w tym miejscu. I teraz, gdy tak mówi Samuel, Samuel to był prorok Boży, który zmarł. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula, dlaczego mnie oszukałeś, wszak tyś Saul? Dlaczego wcześniej o tym nie wiedziała? Dlaczego wcześniej o tym nie wiedziała? Wróżka? No ale później się dowiedziała, później. Widzicie, to jest bardzo istotne. I teraz popatrzcie. I rzekł do niej król, nie bój się, a powiedz, co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi, widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Zaraz, chwileczkę. Saul, prorok Boży, Samuel, prorok Boży, wychodzi z ziemi. Przecież jeżeli dusza jego
po śmierci jako sprawiedliwego proroka, to do nieba została zabrana. To powinien przychodzić z góry, ale on przychodzi z ziemi. Bardzo istotna rzecz. Przychodzi i teraz mówi tak. A Saul pyta, jaki wygląd? I rzekła, starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. Proszę Państwa, wobec tego, czy dusze też są starcami? Nie. Nie. No ale tu opisuje pewien seans. I wtedy Samuel poznał, i wtedy Saul poznał, że to Samuel. Pochylił się twarzą ku ziemi, oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula. Teraz niby Samuel rzekł do Saula. Czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jestem w ciężkiej niedoli, Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi, ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel, dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie, wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego, nie wywarłeś gniewu Pana na Ameleku, dlatego uczynił ci Pan to w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Gdzie? W piekle. No to Samuel, prorok też w piekle. No jak to nie? No będziesz ze mną. No widzicie Państwo, to są te dylematy. Tu wychodzi pewna postać pozorująca Samuela i mówiąca prawdę, jak gdyby przekonująca Saula, że to jest Samuel i Saul myśli, że rozmawia z Samuelem, a on, prawda, że powikłanie? Co szatan robi, ale mówi mu na końcu, będziesz ze mną. Czyli będziesz w piekle. No dobrze, no ale no zaraz, to Samuel był w piekle? Nie, to był diabeł. No więc, no i tu mu prawdę powiedział, że będziesz ze mną. No więc czy to był Samuel? No nie. No nie. To był demon. Więc widzicie Państwo, jeśli chodzi o kwestię rozróżnienia, to nie jest łatwa rzecz. Ja o tym wciąż mówię. Dlatego wiem i zdaję sobie sprawę z pewnych rozterek. Takich słów moglibyśmy jeszcze znaleźć więcej, ale jest w Księdze Izajasza jeszcze taki werset, którego też nie zmieściłem już czasowo. I tutaj jest napisane tak. A gdy wam będą mówić... Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? No kogo się mamy radzić? To nie możemy zapytać Pana Boga? Tylko widzicie, jeśli Saul był odrzucił Boga, i kiedy a Pan Bóg, kochani, pamiętajcie, Pan Bóg nie jest zabawką. Niektórzy tak traktują, chcą traktować Pana Boga jak zabawkę. Wiecie, gdy trwoga, to do Boga. A drugą część znacie? A jak po trwodze, to do Pana Boga nie po drodze. To jest druga część tego. Pierwszą część się często powtarza. Przepraszam, jeszcze takie powiedzenie. Dzięki Bogu, że daj Boże, bo gdyby tak nie daj Boże, niech Pan Bóg broni. Też bardzo fajne. Ale proszę Państwa, jeżeli człowiek gardzi Bogiem i traktuje Go tylko jako wyjście awaryjne, to Pan Bóg mówi chwileczkę, ja jestem Panem Bogiem, a nie zabawką, ani wyjściem awaryjnym. Jeżeli Ty chcesz mnie traktować tylko jako wyjście awaryjne, to nie mnie. Jeżeli nie odpowiada Ci moja wola, jeśli nie odpowiada Ci więź ze mną, moje towarzystwo, to ja się usuwam i nie chciej więcej ze mną mieć do czynienia, ani ja z Tobą. Szacunek do wolnej woli. I proszę Państwa, w tym momencie Saul odrzucił Boga i Bóg powiedział nie. I pyta się Pana Boga, a Pan Bóg mu nie odpowiada. No to teraz idzie i wywołuje ducha Samuela. No to Pan Bóg nie odpowiada mu na żywo i będzie mu odpowiadał przez ducha zmarłego. No to są te paradoksy, które wskazują, na czym polega podstęp całej sprawy.
Dlatego, czy my się mamy radzić umarłych w sprawie żywych? Czy nie lepiej radzić się Boga? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Zdaję sobie sprawę, proszę Państwa, proponując taki temat, ja wiem, że być może z zupełnie innym, proszę Państwa, wychodzilibyście nastawieniem, gdybym ja przyszedł, albo ja tego nie, ale gdyby tu przyszedł Moody czy ktoś zwolennik i powiedział, tak, proszę Państwa, dusza jest nieśmiertelna, właśnie mamy kontakty i wierzcie temu, bo właśnie to wszystko jest prawdą, mamy tyle dowodów, pojawiają się zmarli, pomagają, przynoszą pokój, jak się wam śni, to jest wam lepiej, no to są dowody. Proszę Państwa, gdyby stanął taki nauczyciel, to wyszlibyście powiedzieć, dobrze, mówię, no tak, ja tak wiem, utwierdza mnie w tym, co ja wiem. No, Pani, więc. Ja uważam, że modlić się za zmarłych i myśląc o nich, będąc w kontakcie z nimi, to nie jest przestępstwo. To jest przestępstwo Bożej woli. I rozum ludzki nie obejmuje rozumu tak. Tak. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, jeszcze takie indywidualne rozmowy, mam nadzieję, że spotkamy się w poniedziałek. Tutaj kolega już jeszcze przypomni. Spotkamy się w środę i mam nadzieję, że spotkamy się w sobotę. Przypominam, w sobotę 10 jeszcze o 11:30 pod wskazanym adresem.